Witam serdecznie, z tej strony Rafał Jaworski z firmy Trader Team. Tym razem chciałem pokazać, jak w bardzo prosty sposób wykonać wielogodzinną, żmudną pracę analityczną w zaledwie kilkadziesiąt sekund. Tradycyjnie, kiedy analizujemy wykres, to sprawdzamy spełnienie jakiegoś warunku. Tym warunkiem może być przecięcie określonego poziomu oporu, czy też odbicie od wsparcia, lub też jakiekolwiek inne zdarzenie, które w naszej ocenie miałoby dać nam sygnał. Czasami te warunki są bardziej skomplikowane, a czasami mniej. Prostym przykładem jest na przykład, nie wiem, przecięcie jednego poziomu wskaźnika, wejście w jakąś strefę, na przykład, nie wiem, wejście w strefę poniżej 20 dla oscylatora stochastycznego. Ja przygotowałem pewną eksplorację, która ma ułatwić nam wyszukanie rynków, dla których taki warunek, o którym za chwilę powiem, został w danym momencie spełniony. W tym przypadku zależy mi na tym, aby MetaStock wyszukał w zbiorze rynków, oczywiście zbiorze, który jest powiedzmy pięcioma wykresami, możemy to bardzo łatwo samodzielnie sprawdzić. Jednak co by było, gdyby ten zbiór liczył sobie 20, 50, 100 albo 500 czy więcej rynków? No wtedy mogłoby się okazać, że musimy otworzyć każdy wykres i sprawdzić, czy na którymkolwiek z nich nie jest spełniony warunek, który przyjmiemy za na przykład sygnał wejścia do naszej pozycji, albo powód, dla którego powinniśmy skupiać się na konkretnych rynkach. No i teraz weźmy na przykład sytuację taką, w której eksplorator będzie szukał rynków, które są poniżej poziomu 20 dla rosnącego stochastycznego oscylatora. Co to oznacza? Czyli mamy dwa warunki tak naprawdę. Nie chcemy, aby oscylator stochastyczny był tylko poniżej tej linii horyzontalnej 20, ale chcemy jednocześnie, żeby rósł. Czyli to byłby ten moment. Powiedzmy, w tym momencie ta świeczka byłaby wskazana. Lub też kolejna, bo tutaj nadal mamy sytuację, w której oscylator stochastyczny jest poniżej poziomu 20, przy jednoczesnej sytuacji takiej, w której on jednocześnie rośnie. No i dobrze, weźmy sobie, rozłóżmy to wszystko na czynniki pierwsze. Pierwsza zakładka mówi mi o tym, proszę tylko o to, żeby zwrócił mi wartość stochastycznego dla wartości 5,3. Druga zakładka to już jest wymaganie, aby oscylator stochastyczny był poniżej poziomu 20. Trzecia zakładka jest taka, żeby wczorajszy lub jeżeli mówimy o interwale dziennym, jeżeli mówimy o interwale godzinowym, to będzie to oscylator stochastyczny sprzed jednego okresu, czyli sprzed godziny. On ma być poniżej wskazania, jaki daje ten sam oscylator w tym momencie. No i naszym filtrem jest to, aby zarówno pierwszy z podanych warunków, jak i drugi był spełniony. Zakładka A jest tak naprawdę tylko zwróceniem nam informacji, jaki tak naprawdę jest aktualny poziom oscylatora stochastycznego. Ostatecznie wygląda to tak dosyć prosto, mianowicie, że kolumna B, jak i kolumna A mają być spełnione. Zatwierdzam, daję dalej i wybieram rynek nasz warszawski giełdy akcji. Na GPW mamy tak naprawdę notowanych aż 947 instrumentów. Mówimy tutaj o wszystkich instrumentach akcyjnych, jakie są notowane na giełdzie papierów wartościowych, co nie jest równoznaczne z tym, że mówimy tylko o WIG-u. No i zaznaczam wszystkie te rynki, klikam dalej. Podaję, aby wskazywał tylko minimalną ilość rekordów i klikam Start. Co tak naprawdę rynek bada? Tutaj wskazuje, jaką ilość eksploracji chcemy, aby była wykonana. No w tym przypadku jest to jedna. Tutaj wskazuje nam, jaka aktualna już ilość instrumentów została przerobiona przez przez program. Wszystkie instrumenty, jakie bierzemy pod uwagę. Procent wykonanego skanowania. Odrzucone instrumenty, czyli te, które nie spełniają warunku
i procent tych odrzuconych. Jak widać, nawet 96,5% aktualnie. To będzie się zmieniało w miarę jak progres naszej analizy będzie następował. No i tutaj jaki jest czas oczekiwany, jaki czas już został, jaki czas trwa już analiza, no i ostatecznie ile prawdopodobnie zostało do jej końca. Jak widać, Metastock potrafi przeanalizować ponad 900 rynków w nieco ponad minutę. To oczywiście jest uzależnione od łącza oraz od tego, jak szybki jest nasz komputer. I zobaczmy, raport. Przełożę ten raport na ten monitor, który aktualnie nagrywam. I zobaczmy, z tylu rynków tak naprawdę tylko kilka okazało się spełniać warunek. Możemy wybrać każdy z nich, na przykład JW Constructions, otworzyć wykres, wykorzystać, wprowadzić na niego oscylator stochastyczny, jeżeli wcześniej nie użyliśmy szablonu, który by od razu nakładał nam to na wykres. I możemy sprawdzić, czy to, co założyliśmy, jest prawdą. No i faktycznie, jesteśmy poniżej poziomu 20, a jednocześnie oscylator stochastyczny rośnie w ostatnim wskazaniu. To może być dla nas bardzo ciekawy sygnał. Tak naprawdę dalej możemy nie tylko sprawdzać raporty z ostatnich eksploracji, ale możemy zapisywać te raporty jako lista nowa. W tym wypadku niech to będzie STS poniżej 20 i jednocześnie up w górę. Klikamy OK i prosimy o zapisanie tych wyników do tej listy. Zamykamy. I teraz możemy stworzyć tak naprawdę następną eksplorację, jakąkolwiek inną, z innymi warunkami. Powiedzmy, że jest to RSI, które spełnia podobny warunek, z tym, że schodzi w dół, poniżej poziomu 30. Klikamy dalej i już dla tej eksploracji kolejnej, czyli dla spełnienia kolejnego warunku, gdzie już i tak w pierwszej kolejności spełnione zostały dwa kolejne warunki jednocześnie, możemy wybrać nasze 28 rynków, które w poprzednim razem zostały spełnione. Jeżeli nie mamy przygotowanej listy, zawsze możemy kliknąć rezultat ostatniej eksploracji. Oczywiście ja tutaj losowo dobrałem warunki, prawdopodobnie nie zostaną one spełnione, dlatego nie będę już kontynuował tej eksploracji. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że pokazałem naprawdę coś ciekawego. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, proszę o kontakt i wejście na naszą stronę www.traderteam.pl. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.